Witam Was serdecznie w odcinku, w którym porozmawiamy sobie o MMR-ach, czyli o dokładnych rangach. Powiemy sobie, jak je sprawdzać, ile dokładnie je dostajemy oraz generalnie, czym one są i tak dalej. No więc na samym początku chciałbym Wam pokazać stronę, na której możecie sprawdzać przedziały MMR-ów, ile MMR-ów trzeba mieć na jaką rangę. Oczywiście link do strony znajduje się w opisie, tak jak do każdej innej. Na stronie Rocket League Tracker możecie sobie tutaj przeuważyć, że dla każdego trybu są różne przedziały właśnie MMR-ów. Dla tych, którzy nie wiedzą, co to jest MMR, no to jest to Matchmaking Ratio. Wiem, że to źle przeczytałem, ale no. Czyli w skrócie taka Wasza ocena gracza. Za każdy mecz dostajecie odpowiednią liczbę właśnie MMR-ów. W zależności od tego, czy Wasza drużyna, czy drużyna przeciwna miała ich więcej przed meczem, to Wy dostajecie albo więcej, albo mniej. No chyba, że gracie placementy, czyli te pierwsze 10 spotkań, czy tam troszeczkę więcej po utracie rangi, po rozpoczęciu nowego sezonu, czy też po założeniu nowego konta, no to zawsze te pierwsze mecze są najbardziej premiowane, za nie dostajecie troszeczkę więcej MMR-ów. Ale domyślnie, jedna drużyna traci na przykład 7 MMR-ów, to druga drużyna zyskuje tyle. W sensie każdy na łebek. No więc tak, na tej stronie macie pokazane dokładnie, ile trzeba mieć MMR-ów na jaką rangę. Aczkolwiek z tego, co zaobserwowałem, to ona nie zawsze działa jakoś mega dokładnie, ponieważ na przykład, żeby dostać Grand Championa, trzeba mieć bodajże 1515, czy tam 1516 MMR-ów. Tutaj jest pokazane 1501, a to jest tak naprawdę liczba, którą musicie mieć, żeby nie spaść z Grand Championa, ponieważ mając 1501 się dalej w nim utrzymacie, ale żeby jego dostać, to musicie mieć troszeczkę więcej, przebić ten próg i mieć 1515, czy tam 16 bodajże, ponieważ jest to tam coś pozaokrąglane, nie ma dokładniejszego wykresu. Ale generalnie no myślę, że już wiecie. Teraz pokażę Wam, jak możecie sprawdzić Wasze MMR-y w zależności od platformy. No więc tak, na samym początku musicie wybrać Waszą platformę. Jeżeli jest to PS4 albo Xbox, to możecie po prostu wpisać swój nick, taki jaki macie na platformie, ponieważ tam się nie powtarzają, przynajmniej na PS4. No i zostanie wyszukane wasze konto, to jest moje konto z PS4. Ale co w przypadku Steama? W przypadku Steama jest inaczej, ponieważ musicie wpisać swoje Steam ID czy coś takiego. Możecie również zrobić je customowe, takie jakie zobaczycie tutaj. Ja sobie stworzyłem customowe Steam ID. Krwawy Etek również, no żeby było mi łatwiej zapamiętać. Jeżeli chcecie kogoś innego sprawdzić ze Steama, to wystarczy, że przekopiujecie jego adres ID. No i również możecie tutaj wlepić. Ja Wam pokażę, że to po prostu działa, jak wpiszecie mój nick, ten taki customowy. O, i również macie moje konto. I tutaj macie moje wszystkie rangi oraz ostatnio rozegrane mecze, wyniki i tak dalej. No nawet jakieś tam procenty zwycięstw. No wszystko generalnie możecie tutaj zaobserwować. Następnym tematem jest wyświetlanie MMR-ów w meczu poniżej Grand Championa, ponieważ jak już wbijecie tego Grand Championa, to Wam się wyświetla ilość MMR-ów zamiast dywizji, a poniżej musicie skorzystać z Buckets moda. Jest to dostępne tylko na PC, jeżeli gracie na PS4 albo innej platformie niż po prostu Steam, to musicie sprawdzać na tej stronce, ponieważ nie ma Buckets moda możliwego do pobrania. No i jak już pobierzecie Buckets moda, to musicie wejść do gry i będziecie mieli wszystko pokazane. Zaraz Wam zademonstruję. No dobra, i jesteśmy już na Rocket League'u. Mamy włączonego Buckets moda również w tle. No więc musimy kliknąć przycisk F2. Jeżeli ktoś gra na laptopie, to musi jeszcze przycisk funkcyjny kliknąć, czyli ten taki obok przycisku Home, tak mi się wydaje. No i dojdzie właśnie do takiego ekranu, otworzy się konsola Buckets moda. No czy tam po prostu, no to się otworzy, co widzicie. No i wszystko, co musicie zrobić, to kliknąć Ranked. No i sobie pozaznaczać, jak chcecie mieć widoczne MMR. Ja mam tak zaznaczone, no i to jest wszystko, czego potrzebujecie. Następnie możecie wejść również w Play Online i sobie tutaj zobaczyć, że wyświetla no po prostu w tym miejscu waszą ilość MMR-ów na każdym trybie. O, tutaj tak jak mówiłem, w Grand Championie zamiast dywizji pokazuje, no i możecie sprawdzić, że to się zgadza. Poniżej Grand Championa, jeżeli nie jesteście w top 100, to nie możecie sprawdzić swojej liczby MMR-ów bez Buckets moda, ani bez tej stronki. No i to chyba by było tyle. Jeżeli chcecie więcej poradników z Buckets moda, czy tam z różnych rzeczy odnośnie
nie dotyczących bezpośrednio Rocket League, to możecie oczywiście dać znać. Możecie również dać znać, czy wam pomogłem, czego jeszcze oczekujecie w przyszłości. A, no i zachęcam do subskrybowania kanału, bo czemu by nie? I to by było chyba na tyle dzisiaj. Elo, elo.